Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku programu Rozmowa Echa 24, a dzisiaj nasze studio odwiedził mecenas Marek Zalewski, członek Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Panie Marku, za chwilę wybory na przewodniczącego Pana macierzystej partii. Kandydatów jest kilku. Na kogo Pan zagłosuje? Kandydatów jest sześciu. Za chwilę rozpoczynamy święto demokracji, wybory wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej. Ja będę podejmował decyzję po zapoznaniu się z programem wszystkich kandydatów, programem na to, jaką oni mają wizję Platformy Obywatelskiej jako pierwszej opozycyjnej partii w Polsce, która ma iść po zwycięstwo w kolejnych wyborach. I to jest dla mnie klucz do oddania swojego głosu na przyszłego przewodniczącego Platformy, bo taka spójna wizja tego, jak oni widzą możliwość poderwania aktywności obywatelskiej na zewnątrz i wewnątrz partii do tego, żeby wygrać kolejne wybory, mówię o wyborach prezydenckich i kolejne wybory parlamentarne, jest kluczowa. Kluczowa i w tym momencie ten wybór sprowadza się do tego, kto będzie najskuteczniejszym organizatorem wewnętrznym do tego, aby wygrać wybory z Prawem i Sprawiedliwością. No dobrze, panie Marku, ale przecież pan jest znany jako zagorzały schetynowiec. No, Grzegorz Schetyna nie miał tutaj wątpliwości, kto jest najlepszym kandydatem, wskazał Tomasza Siemoniaka. A pan mówi, że jakieś programy pan będzie czytał. No szef kazał głosować na programy, Siemoniaka. Myślę, że będziemy się zapoznawać. Troszeczkę pan redaktor za bardzo tutaj sprowadza standardy z innych partii tutaj do naszej. Takie metkowanie gdzieś tam, że ktoś jest zagorzałym zwolennikiem czyjejś osoby, wcale nie oznacza, że rekomendacja jest tej osoby jest pewnym wskazaniem na kandydata. Ta rekomendacja przewodniczącego, który odchodzi, a który zrobił bardzo wiele dla Platformy i wręcz jest kluczową postacią w bardzo trudnym dla Platformy czasie. Z 15% poparcia Platforma wróciła na ponad 20-25%. Udało się jej przetrwać w jedności, w niezmienionej formie, co przypominam, że jeszcze do niedawna nie było pewnikiem, tak, ponieważ wszystkie media i ludzie niechętni generalnie Platformy Obywatelskiej wieszczyli to, że twarzą Platformy będzie KOD, będzie Mateusz Kijowski, po czym odszedł on w niebyt. Potem takim białym koniem była partia Petru, Nowoczesna, a później jego kolejna partia. Również te byty się posypały, zostały one de facto wchłonięte i stanowią jedność z Platformą Obywatelską w tej chwili w Koalicji Obywatelskiej. Natomiast Grzegorz Schetyna jako przewodniczący radził sobie z tymi trudnymi tematami i on jako człowiek, który w ciężkich czasach opozycji działał i walczył, był bardzo dobrym przewodniczącym na ten czas. Natomiast tak jak słyszymy dzisiaj w mediach, zbliżają się również wybory w Prawie i Sprawiedliwości i też do końca nie wiadomo, czy Jarosław Kaczyński, który ma już ponad 70 lat, wystartuje w tych wyborach. Więc to jest naturalna zmiana pokoleniowa i młodzi, którzy są wychowani w innym czasie, w innych standardach, mają trochę inne priorytety, zaczynają przejmować władzę, również w partiach politycznych. To jest naturalny proces. Ale Grzegorz Schetyna ma 56 lat. No to chyba trochę za wcześnie na emeryturę, na którą pan go trochę wysyła, jak Jarosława Kaczyńskiego. Nie, absolutnie nie wysyłam go na emeryturę, ponieważ ich różni rzeczywiście całe pokolenie. I Grzegorz Schetyna, co deklarują wszyscy kandydaci na przewodniczącego Platformy, będzie bardzo ważnym elementem w tej przyszłej Platformie. Władza zużywa. Władza zużyła Donalda Tuska i to bardzo mocno, ponieważ wszystko, co było złego i prawdziwie i nieprawdziwie w Polsce przez media, które skutecznie były podpuszczane przez PR partii rządzącej obecnie, zganiały na to, że jest to tak zwana wina Tuska. Tak samo udało się skutecznie przyczepić łatkę złego Grzegorzowi Schetynie i dlatego on, widząc to, że
w tej warstwie PR-owej ma już tyle do odrobienia, że będzie to bardzo trudne w tych kluczowych momentach, czyli wyboru prezydenta i zbudowania alternatywy dla programu dla ludzi w przyszłych wyborach, że postanowił ustąpić ludziom trochę młodszym, on ustąpił... No na przykład starszemu Bogdanowi Zdrojewskiemu. Nie, on wskazał jednak że Tomasza Siemoniaka, tutaj również naszego działacza z Dolnego Śląska, znanego w całej Polsce i bardzo skutecznego ministra obrony narodowej. Jest on młodszy od Grzegorza Schetyny, no to nie jest młodsze o pokolenie. Wskazał jednakże działacza młodszego i mającego lepszy kontakt z tym młodym pokoleniem. W związku z tym wcale to nie jest tak, że to jest jakaś pozorowana gra. On rzeczywiście poczuł zmęczenie i zużycie tym ciągłym liderowaniem opozycji. Przypominam, że to było bardzo wiele pracy i trudnych rozmów. Jest to bardzo trudny proces, liderowanie opozycji, ponieważ on ciągle musiał łączyć wiele sił. Proszę zobaczyć, jak była zbudowana Koalicja Obywatelska w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tam było bardzo wiele podmiotów. No sam tak chciał przecież, to jego autorski pomysł. Był to jego autorski pomysł, który on skutecznie zrealizował i za to trzeba mu podziękować. To było skuteczne działanie, które umożliwiło odzyskanie demokratycznego Senatu. Tak? Mamy tam większość i jest to taki promyczek nadziei do tego, żeby zatrzymać pewne niedemokratyczne procesy, które mają miejsce w Polsce, które są de facto sprzeczne z konstytucją, która w dalszym ciągu jednakże obowiązuje. Panie Marku, Bogdan Zdrojewski byłby dobrym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej? Ja patrzę na wszystkich 6 kandydatów i widzę, że w zasadzie wszyscy z nich byliby bardzo dobrymi kandydatami. Każdy z kandydatów ma wiele cech, które predestynują go do bycia przewodniczącym i są to bardzo dobre kandydatury. Zaczynając od Bogdana Zdrojewskiego, jakby idąc od końca alfabetycznie, jest to niesamowicie doświadczony samorządowiec i doświadczona postać w polityce również ogólnopolskiej. Myślę, że byłby on bardzo dobrym też przewodniczącym. Natomiast pytanie, na ile jego rozpoznawalność w Polsce jest wysoka i na ile porwie on jakby zmianą w platformie ludzi wewnątrz i co później za tym idzie ludzi na zewnątrz, tak? Czyli będzie potrafił zbudować jakby skuteczną narrację, która dotrze do społeczeństwa i które zobaczy tą nową jakość w platformie. Ponieważ, tak jak pan redaktor wskazując na wiek, słusznie zauważył, że jednak ludzie oczekują zmiany, oczekują zejścia niżej w niższe pokolenie i wskazania nowych trendów, nowych świeżych pomysłów, energii do działania i tak dalej. Dlatego też patrzę na energię i entuzjazm i zaangażowanie w kampanie polityczne i w kunszt PR-owy Bartosza Rukowicza, który też jest mocnym kandydatem, również tak samo Joanna Mucha. Intelektualnie bardzo podobają mi się pomysły i program Sienkiewicza, który jest wybitną postacią Platformy intelektualnie. Znowu pytanie jest o rozpoznawalność. To jest równie mocny kandydat, jakim byłby kandydat Sikorski na prezydenta RP. Natomiast jakby ważna jest cały czas rozpoznawalność i to, czy ludzie zagłosują na tą osobę. Więc jakby tu jakby ważymy te cechy na wadze i dajemy na szale odpowiedni miks tych cech, tak żeby wybrać najodpowiedniejszą osobę, która porwie tłumy i pokaże tą nową jakość w polityce. No i ten nowy przewodniczący, bądź nowa przewodnicząca będzie miała od razu twardy orzech do zgryzienia, czyli wybory prezydenckie. Waszą kandydatką jest pani Kidawa Błońska. Pani marszałek ma szansę zdetronizować Andrzeja Dudę? Oczywiście. Znaczy, każdy ma szansę, tak? Ale czy, pytam tak szczerze, udaje się nawiązać walkę? W tej chwili to jest najmocniejszy kandydat opozycji na prezydenta. My w tej chwili skupiamy się na tych wyborach wewnętrznych, ponieważ ten entuzjazm i nowa jakość w Platformie ma wyzwolić w tej krótkiej dosyć już kampanii do maja
taką siłę, która wyniesie Kidawę-Błońską na prezydenta, bo jest to kluczowe dla demokracji w Polsce i kluczowe dla opozycji w Polsce, ponieważ ten prezydent w połączeniu z Senatem umożliwi zatrzymanie tak naprawdę demontażu demokratycznego państwa prawnego, który w tej chwili próbuje dokonać partia rządząca. I Kidawa-Błońska ma bardzo dużą szansę. Udało nam się ją tutaj we Wrocławiu spotkać i ona naprawdę jest przygotowana do tej roli. Dzielnie stawiała swój program, pokazywała, odpowiadała na bardzo trudne i wręcz atakujące ją pytania przez 2,5 godziny. Ja oceniam ją bardzo wysoko. Natomiast jeszcze raz mówię, kluczem do dobrze przeprowadzonej kampanii jest ta zmiana jakościowa w Platformie i tutaj nie wspomnieliśmy jeszcze o jednym kandydacie, Borys Budka, tak? Który również jest... Wracamy do wyborów wewnątrz Platformy. Nową twarzą nowego pokolenia w Platformie, ale jest doskonale przygotowany merytorycznie do tej roli, jest świetnym prawnikiem i wspaniale też potrafi dać odpór argumentom prawnym podnoszonym przez Prawo Sprawiedliwość w takiej debacie publicznej dotyczącej już szczegółów ustaw, które są przeprowadzane w trybie ekspresowym, tak zwanym nocnym trybie przez Sejm. I to jest prawnik tego pokolenia, który potrafi na bieżąco analizować i w miarę przystępny sposób tłumaczyć społeczeństwu, na czym tak naprawdę te zmiany polegają. I taka osoba też może być wielką wartością dla nowej Platformy, dla nowej opozycji. No i dla Polski chyba, bo to nie chodzi chyba o wartość dla Platformy, prawda? Oczywiście, to jest jakby kluczowe, tak jak mówiłem wcześniej, to jest kluczowe dla demokratycznego państwa prawnego, dla Panie Marku, ładu konstytucyjnego. Zaraz zapytamy, porozmawiamy o sądach, bo pan jest bardzo zaangażowany w walkę o tak zwane, no bo wy tak twierdzicie, wolne sądy. Ale zanim to chciałem zapytać o opinię na temat tego, że prezydent Andrzej Duda nie pojedzie na obchody do Izraela, obchody wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Dla mnie nie, tego tematu, że tak powiem, nie mam zdania, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość jakby ma bardzo ambiwalentny stosunek do tych kwestii. Próbowało przez długi czas przeprowadzić ustawę, tak zwaną akta, z czego się wycofały, akt 447, tak? I powiedzmy sobie szczerze, że ja nie do końca też rozumiem tutaj postawę obozu rządzącego. No dobrze, ale postawa jest taka, że prezydent tam nie pojechał, ponieważ nie mógł zabrać głosu. Ma zabrać głos prezydent Rosji, przedstawiciel Niemiec, Francji, no oczywiście Izraela. To znaczy, dla Polski zabrakło miejsca. Być może jest to skutek takiej polityki Prawa i Sprawiedliwości, które jakby my stawiamy się w kontrze do społeczności międzynarodowej, cały czas usiłujemy udowodnić, jakim jesteśmy mocnym graczem i w momencie jakiegoś takiego próby politycznego przytarcia nosa partii rządzącej, obrażamy się tu znowu na cały świat. Nie znam tej sytuacji do końca, nie angażuje mnie aż tak ta sprawa, więc... To zostawmy to, bo za chwilę musimy kończyć, więc zapytam o te sądy. Co takiego się dzieje z sądownictwem, że pan jest taki zaniepokojony? Ja dosyć aktywnie staram się uczestniczyć w tych protestach, natomiast nie jestem najaktywniejszą tam osobą. Tam najaktywniejszymi osobami są obywatele. I obywatele RP, ale tacy prawdziwi obywatele, którzy przychodzą i... Mieszkańcy Wrocławia, którym leży na sercu to, żeby w Polsce były wolne sądy. W tej chwili przez Sejm został w trybie nocnym, znowu tak samo jak w zeszłym roku, przeprowadzony projekt ustawy, która zmienia de facto cały wymiar sprawiedliwości w Polsce, czyli sądy powszechne, Sąd Najwyższy, sądy wojskowe, sądy administracyjne. Jest to tak zwana ustawa kagańcowa.
Dlaczego ona się nazywa kagańcową? Jest tam szereg zapisów, które w sposób jak do tej pory niewystępujących wprowadzają zapisy ograniczające wolność słowa dla sędziów, którzy są również obywatelami. Są to zapisy, które mówią na przykład o tym, że sędziowie czy organy sądów, to też jest ważne, że również chodzi o organy, nie mogą się wypowiadać w kwestiach politycznych. Również nie mogą się wypowiadać w kwestiach politycznych, które dotyczą wrogości, tak to jest określone w projekcie, wrogości wobec innych władz Rzeczpospolitej. I w ten sposób jest to zakamuflowane wprowadzenie całkowitego zakazu wypowiadania się sędziów bądź organów sądowych w jakichkolwiek sprawach publicznych. Czyli de facto jest to kaganiec nałożony na sądy, co jest sprzeczne z obowiązującą konstytucją, z artykułem 45, 178, który mówi o niezależności, niezawisłości sędziów, jak również z normami europejskimi, tak, z Europejską Kartą Praw Podstawowych, z Europejską Kartą Unii Europejskiej, które jakby wskazują, że niezawisłość, niezależność sądów jest kluczowa dla demokratycznego państwa prawnego, dlatego, żeby ład demokratyczny był zachowany. Czyli ten trójpodział władz, Prawo i Sprawiedliwość usiłuje zniszczyć tą ustawą, nałożyć kaganiec sędziom, wprowadza tam wiele bardzo dziwnych rozwiązań, domniemanie pewnych praw, na przykład w momencie, gdy nie zbierze się jakiś organ i nie wyda pozytywnej decyzji w danej sprawie, jest jakby domniemanie tego, że ta pozytywna decyzja została podjęta. Jest tam tych kwestii bardzo dużo i generalnie no, ta ustawa jest całkowitym bublem prawnym i ona w żadnej mierze, w żadnym stopniu nie poprawia wymiaru sprawiedliwości w Polsce, nie przyspiesza procedowania spraw w sądzie, wręcz przeciwnie, spowoduje to ogromne opóźnienie spraw w sądach, a tak naprawdę próbuje założyć polityczny kaganiec na sędziów pojedynczych i również na organy, na kolegia, na zgromadzenia sędziów w przypadku mianowania kolejnych sędziów, co jest bardzo groźne i jest to również w ustawodawstwie europejskim wskazane. Jest to tak zwany model turecki, gdzie Erdogan bardzo długo próbował to wprowadzić, a na końcu to wprowadził. I polega to na tym, że pojawiają się tak zwani sędziowie dyspozycyjni do władzy wykonawczej i tak naprawdę wykonują to, co ta władza im nakaże. I w tym momencie jakiekolwiek zderzenie obywatela, czy jest to przedsiębiorca, czy redaktor, czy jakikolwiek inny obywatel, z kimkolwiek, kto jest z Prawa i Sprawiedliwości, czy z partii rządzącej, tak to nazwijmy, lub z tą partią zaprzyjaźniony w jakikolwiek sposób, powoduje, że przy tym zderzeniu zwykły obywatel, z tym obywatelem zaprzyjaźnionym z władzą, nie ma szans. Każdy przedsiębiorca jest być w stanie w sądzie gospodarczym, czy w sądzie wojewódzkim, przez taki sąd zwyciężony na korzyść osoby zaprzyjaźnionej z władzą. I to jest jakby zaprzeczenie podstawowym zasadom demokratycznym, demokratycznego państwa prawnego i powoduje to, że przeciwko tej sprawie trzeba protestować tak głośno i tak długo, jak to jest tylko możliwe, dopóki ten projekt nie upadnie. I tu musimy, panie Marku, kończyć, bo nasz program dobiegł właśnie końca. Dziękuję bardzo. Państwu przede wszystkim dziękujemy. Naszym gościem był Marek Zalewski, Platforma Obywatelska. Do widzenia.